Cześć wszystkim maniakom, tutaj ponownie Zed. Dzisiaj mam dla was troszeczkę takiego, można powiedzieć, gracza, który będzie się tutaj rozbijał przeciwko kilku gwiazdom. ETDJ Baker, który znany jest także jako Wheel of TT, znajduje się tutaj, jest to gracz chiński, jeśli dobrze kojarzę, znajduje się tutaj na Lost Temple, zaraz naprzeciwko zwycięzcy GSLA 2, którym jest I Am Nasty, grający oczywiście jako jego charakterystyczny niebieski zerk Lost Temple. No i zaraz zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Baker, którego... Wheel of TT, może bym tak powiedział, którego od teraz będę po prostu nazywał Baker, ponieważ jest o to o wiele prostsze. Będzie się tu rozbijał przeciwko Nasty. Jeszcze mamy dla was jeden replay z jego udziałem kontra Zinio, OGS Zinio. Więc to także może być bardzo interesujące, zresztą zaraz zobaczymy. W każdym razie Nasty rozpoczyna od Extractor Tricka i Extractor Trick jest bardzo często wykorzystywany w bardzo szybkim 7 Roach Rush. Jednakże nie sądzę, żeby tutaj był wykorzystywany ze względu na to, że mapa jest dosyć duża i najpierw trzeba tutaj zeskautować swojego przeciwnika, więc może troszeczkę tutaj tak ryzykownie tym 7 Roach Rushem zagrać, chociaż no nic nie jest tutaj wykluczone. Tymczasem Baker decyduje się na zawallowanie swojego wejścia tutaj pod, koło swojego naturala. Oczywiście od razu zabezpiecza tą ekspansję, co jest interesujące. Dużo protosów nie decyduje się tutaj na ten rodzaj otwarcia znany chociażby z patcha 1.0, ze względu na to właśnie, że roacze, przeciwko zergowi oczywiście mówię tutaj, chociażby dlatego, że roacze posiadają plus 1 zasięgu i wcześniej protos stawiał działko, czy więcej działek, jedno pole za budynkiem, który blokował, czyli tutaj gateway. No i patent polegał na tym, że roacze nie mogły atakować ani tego budynku, ponieważ strzelały w niego działka, ani nie mogły atakować działka, ponieważ było za daleko. I to był dosyć duży problem. Teraz roacze mogą sobie po prostu bez problemu to działko zaatakować. No i w tym momencie jest to duży problem dla protosów, którzy właśnie się tak zabudowują. W każdym razie mamy już tutaj gotowy spawning pool oraz 4 zerglingi, które już się budują. Wybiera w tym momencie 100 gazu, ale wyjął tam tutaj tego drona, te dwa drony, przepraszam bardzo, z linii gazu. I jeśli spojrzymy, teraz Nasty zbiera bardzo małą ilość gazu i zastanawia mnie to, może mi to sugerować tutaj, że jednak będzie decydował się na jakąś szybką ekspansję tutaj za chwilę, ponieważ posiada już ponad... Tak jest, dokładnie tak, Nasty wpada tutaj tym swoim dronem i będzie decydował się na szybką expę po poolu. Bardzo, bardzo fajna taka w miarę bezpieczna ekspansja. W każdym razie Baker, drugi gateway, mamy już tutaj budujący się oraz decyduje się także na ultra szybki Nexus zaraz po gatewayu. To jest niesamowite, bardzo rzadko widoczne u Protosa, chociaż na tej mapie akurat może być to dosyć skuteczne, zwłaszcza, że Protos, że Zerg także zaekspował. Mamy tutaj kolejny pylon, no i pierwsze 4 zerglingi wpadają tutaj. Problem tylko polega na tym, żeby Nasty zeskautował szybką ekspansję. Wygląda na to, że jednak nie będzie mu to dane, nie widzi tego Nexusa, który się tutaj warpuje. I wygląda na to, że Nasty będzie, można powiedzieć, nawet troszeczkę do tyłu za Protosem, który w tym momencie bardzo fajnie zaekspował. Znajduje się w świetnej pozycji defensywnej, ma także bardzo wąskie wyjście tutaj w tym wallu. I naprawdę podoba mi się tutaj, co robi Baker. Buduje także Forge'a, więc będzie starał się jednak troszeczkę tutaj jednego lub dwa kanony wybudować. Mamy budujący się Roach Warren. No i można powiedzieć, że podczas gdy Zerg oczywiście szybka expa to jest dosyć standardowe zagranie, według mnie, na Lost Temple, to Protoss gra właśnie tak typowo zergowsko. Najpierw buduje swój pierwszy budynek wojskowy, później od razu ekspansja, dobudowuje kilka budynków, no oczywiście Zerg nie budowuje, dobudowuje gatewayów. I w momencie, w którym ta ekspansja jest gotowa, zaczyna zabezpieczać się działkami, co jest także bardzo, bardzo fajne. Zastanawia mnie, czy Nasty także zdecyduje się na jakiś rodzaj działka. O, może zdawać sobie sprawę z tego, że jego przeciwnik zaekspował, ponieważ tutaj bardzo fajnie wisi tym Overlordem. Widzi właśnie w tym momencie już ten Nexus. Jeśli rzucimy okiem na liczbę jednostek, 32 proby kontra 27 dronów. Wydaje mi się, że Nasty troszeczkę tutaj hardkorowo zadronuje. Problem oczywiście polega na tym, że Baker oprócz budowy probów także może budować jednostki z tych budynków. No i naprawdę bardzo zastanawia mnie, na co się tutaj zdecyduje. Mamy troszeczkę zerglingów, jest ich jak na razie 8 w tej części mapy.
No i Nestli rozpoczyna tutaj budowanie Lera. Jak na komendę tutaj wyskoczyłem tą kamerą. No i wygląda na to, że drugi ekstraktor także jest łapany. Mamy, jeszcze dodatkowe dwa. Czyżby mutaliski? Wygląda na to, że tak duża ilość gazu może nam tutaj sugerować mutale. Są także budowane dwa kanony. Przepraszam bardzo, kanon oraz pylon. Tutaj został wybudowany. Mamy jednakże Stargate. Także tutaj Warpgate'y oczywiście są wyprodukowywane. Można powiedzieć takie coś w rodzaju Freegate Stargate. Oczywiście połączonego tutaj z tą ekspansją. Obaj gracze według mnie jak na razie super równo. 1100 około tutaj tego. Może troszeczkę zerk tutaj z tyłu. No 1000. Jego przeciwnik 1200 już tutaj idzie do przodu. Wygląda na to, że Nestli także hardkorowo coraz bardziej dronuje. On w ogóle nie posiada zbyt dużej ilości jednostek tak naprawdę. Cały czas jedynie chyba 8 zerglingów. Dokładnie tak. To jest jedyna siła, którą posiada. Widać jednak, że wysunął się tutaj do przodu, jeśli chodzi o liczbę dronów, zbieraczy w zasadzie, ponieważ Protoss nie posiada dronów. No i tak właśnie wygląda sytuacja, kiedy pozwoli się zergowi robić co się chce. Po prostu buduje miliard dronów, dronuje wszystko dookoła. No i to jest bardzo zła sytuacja w tym momencie. Jednakże jest już budujący się jeden Voitray, Protoss Ground Weapons poziom pierwszy także jest budowany. No i mamy Roach'e, nie mamy zbyt wiele Queenów. Tych Queenów jest tutaj jak na razie jedynie dwa. No i wygląda na to, że Nessie stoi tutaj jednym Overlordem. Chyba będzie starał się tutaj, gdzie jest... Troszkę źle tutaj wysłał tego Voitreya i wygląda na to, że ten Overlord zostanie zniszczony, ale Nestli wie dokładnie, co się dzieje. Czy będzie budował jakieś queeny? Wygląda na to, że nie. Wygląda na to, że nie buduje w ogóle ani jednego queena jeszcze. Bardzo, bardzo interesujące. Mamy tutaj już pierwszego Voitreya, który leci w stronę jego bazy. No i obaj gracze także wygląda na to, że będą starali się łapać Golda. Tymczasem nie widać budującego się Spira, jest za to Hydralisk Den. No i mamy tutaj pierwszego Feniksa i zastanawiam się, czy będzie to Feniks Voitrey z podniesieniem Queena. Wygląda na to, że tak, gdzie znajduje się ten Voitrey? Tutaj jest, ale Feniks nie zadaje zbyt dużych obrażeń, także ten Voit atakuje Roach'e zamiast innych jednostek. No i dosyć dziwnie tutaj Baker gra. W każdym razie mamy Robotics Facility oraz Support Bay. Plus jeden jest już prawie skończony. No i teraz mamy już 6 gate'ów. Ale wygląda na to, że może być tutaj bardzo zła sytuacja. Nestli decyduje się na atak. Baker tymczasem bardzo ładnie się obronił. Wheel of TT bardzo ładnie się obronił. Nestli łapie swoją kolejną ekspansję, atakując właśnie. Bardzo fajnie jest złapać tą kolejną XP. Są hydry, ale nie ma creepa. To jest bardzo, bardzo zła sytuacja w tym momencie. Nestli powinien tego troszeczkę bardziej zakripować. Czy buduje? Nie, jest to Evolution Chamber. Miałem wrażenie, że jest to Spire. Jednak jest to Evil Chamber. No i duża ilość, mieliśmy dużą ilość lotów, teraz mamy dużą ilość Stalkerów oraz Sentry. Ale spójrzcie, jak świetnie upgrade'uje się tutaj Nestli. I zasięg dla Hydrali, i poruszanie się pod ziemią, oraz regeneracja dla Roach'y. Także tutaj chyba prędkość dla overów, no i plus jeden. Tymczasem Extended Thermal Lens jest produkowane. No i Robotics Facility rozpoczyna tutaj chronoboostowane kolosusy. Także mamy tutaj chronoboost na tych. No i mamy cały czas tutaj tego Feniksa, który stara się robić cokolwiek. Feniksy bardzo fajne, jeśli chodzi o podnoszenie hydralisków, bo hydraliski są lekkimi jednostkami, więc dostają dodatkowe obrażenia. Chciałbym widzieć jednakże troszkę tutaj więcej tego wszystkiego. Kolejne gate'y są budowane. W tym momencie będzie miał za chwilę 9 gate'ów łącznie Protoss. No i oczywiście buduje tutaj dużą ilość kolosów. I według mnie to jest naprawdę świetny pomysł. Pokazawszy tutaj jedynie dwa Voitreye, Nestli odpowiedział na to hydraliskami, a kolosy są jakże super na hydrale. To się po prostu w pale nie mieści, jakie one są dobre. No i mamy już tutaj upgrade'owane Roach'e. Roach'e są super upgrade'owane. Mamy już tutaj Barrow, więc chyba Nestli będzie decydował się tutaj na jakieś hultajskie zagrania związane z tymi Roach'ami. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo. W każdym razie także plus jeden na armor jest produkowane. Bardzo fajne upgrade'y, bardzo fajny miks jednostek. Roach'e oraz Hydry także będą miały zaraz plus jeden obie te jednostki. No i mamy już tutaj chyba drugiego nawet kolosa, który właśnie zostanie za chwilę wyprodukowany. Oraz ten właśnie Extended Thermal Lens kolos po prostu wbiegnie sobie naokoło. On się nie przejmuje klifami, może robić co chce, może łazić gdzie chce. Jak wygląda tutaj sytuacja, jeśli chodzi o limity? Nestli 156 kontra czerwony Protoss Baker jedynie 120. Bardzo, bardzo mało tutaj posiada, no troszeczkę do tyłu jest. Jednakże patent polega na tym, że
że jeśli dobrze... Nie, przepraszam bardzo, równa ilość probów, o, przepraszam bardzo, równa ilość probów. Miałem wrażenie, że jednak zerk troszeczkę bardziej przydronuje, nie miało to miejsca. Co jest jeszcze budowane? Mamy chyba tutaj drugi Evolution Chamber. Nie, przepraszam, Infestation Pit. Bardzo fajna jednostka, bardzo fajne umiejętności posiada. No i zobaczymy tutaj, na pewno pomoże w walce ze zblinkującymi się stalkerami. Czyżby jednak Nestie decydował się na tak? Wygląda na to, że tak. Chyba nie ma tutaj żadnych obserwerów, ale mamy tutaj jedno działko na klifie, więc to jest generalnie bardzo zły pomysł. I o mój Boże! O, Nestie stracił tutaj kilka tych roachy. Bardzo duża ilość z nich jest tutaj już także na czerwonym. No i Baker, nie wiem za bardzo, chyba z move'em tutaj ruszył. O, jeden roach dostał niestety i się położył. No i tak jak mówiłem, Nestie świetna ilość jednostek, ale czy będzie w stanie przebić się do tych kolosów? No i mamy jeszcze tutaj dodatkowo Voitreje, więc żarówy na pewno także tutaj pomogą w walce. Blink jest już prawie skończony, także jest wymyślane plus 2, dużo szybciej niż plus 2 Nestie, który oczywiście obaj gracze, jak zauważyliście, złapali już swoje goldy. Kto pierwszy zaekspuje, o to jest pytanie. Kto pierwszy zaatakuje, o to jest pytanie. Nestie stara się tutaj creepować, ale tego creepa nie jest tutaj zbyt dużo. Nawet tutaj te bazy nie są połączone, co jest według mnie dosyć dziwne. No i zastanawiam się tutaj, jest tutaj ten Twilight Council, charge loty jak na razie, nie ma wymyślania do zlotów. Świetne force fieldy zmuszają Nestie do wycofania swoich jednostek. No i wygląda na to, że za chwilę będziemy tutaj mieli... Protoss jest bardzo przekonany o tym, że chce zaatakować swojego przeciwnika. Mamy tutaj jeszcze kilka force fieldów i wygląda na to, że Zerg nie jest w stanie za bardzo podejść do swojego przeciwnika. Stara się oczywiście tutaj atakować. Hydraliski zadają ogromne ilości obrażeń, ale wygląda na to, że Zerg naprawdę jest tutaj do tyłu. Protoss nie stracił w zasadzie żadnej jednostki. Jego armia jest cały czas bardzo, bardzo silna i wygląda na to, że Nestie... O, jeszcze tutaj Manner Blink. Wygląda na to, że Nestie troszeczkę się przeforsował, jest w bardzo złej pozycji, jego gold jest atakowany i chyba zostanie bardzo, ale to bardzo szybko zniszczony. Jest tutaj kilka roachy, jest tutaj jeden infestor, czy rzuci Fangala? Dokładnie tak, na te kolosy został rzucony Fangal, ale on nie zada zbyt wielkich obrażeń. I wygląda na to, że Nestie w tym momencie jest w sytuacji, która nie jest do pozazdroszenia. 151 Protoss kontra 106, jedynie Zerg, który dodatkowo jeszcze ma bardzo małą ilość jednostek, ta wylęgarnia nie została tutaj zbudowana, jeszcze ta haczerka nie została zniszczona, ale spójrzcie, tak ogromna ilość stalkerów oraz kolosusów powoduje, że cokolwiek tutaj rzuci Zerg, to chyba nie będzie już miało żadnego znaczenia. Protoss wpada tutaj, Nestie do naturala, gold nie został zniszczony, w tym momencie Nestie GG, tracąc tą ekspansję, efektownie tutaj jeszcze na sam koniec, eksplodująca ekspansja. Wow, to było niesamowite, nie sądziłem, że to tak szybko ulegnie zakończeniu. Tak świetnego pusha protoskiego, no dawno nie widziałem, doskonale wyważone force fieldy, które świetnie tam odcięły większość tych jednostek. No i można powiedzieć, że te krytyczne dziury w tych force fieldach dały Nestie taką, można powiedzieć, pewność, że będzie w stanie walczyć na równych zasadach w tej grze, co w ogóle nie miało miejsca. To było po prostu totalnie jednostronne zagranie w wykonaniu Will of TT, który naprawdę świetnie tutaj zagrał, więc GG, mam nadzieję, że Wam się podobało. Za chwilę zapewne zobaczymy jeszcze jedną grę Will of TT, którą chciałbym tutaj pokazać Wam kontra OG jest z Zinią, więc dzięki Wam bardzo za wszystkim, za oglądanie. Do zobaczenia w następnej grze.